Maciej Wolny, witam państwa w tym świątecznym już czasie na antenie telewizji w Polsce.pl w naszych gorących pytaniach. A gorąco zapytamy o to, czy w ogóle są możliwe święta bez filmu Kevin sam w domu, bo szczerze mówiąc dla mnie na pewno ten film jest takim właśnie pewnym świątecznym fenomenem, taką świąteczną tradycją, która właśnie rok w rok się pojawia w tym świątecznym czasie i te święta bez Kevina dla wielu osób po prostu myślę, że nie istnieją, ale czy na pewno o tym porozmawiamy sobie tutaj w studiu z moim państwa gościem, którym jest Maciej Rugała, Movies Room. Maćku, witaj serdecznie, kłaniam witam, Maćku, ci się. Witam serdecznie. Kłaniam ci się uniżenie, Kevin by ci się tak nie kłaniał, zrobiłby ci jakiegoś pewnie psikusa jakąś. Tak już na samym wejściu, nie jakaś pułapka. Gorąca klamka albo coś tam, nie? Mogłoby się tak skończyć. Powiedz, bo ja tak zasugerowałem w ogóle we wstępie, że jest to pewien fenomen u nas w Polsce przynajmniej, Kevin sam w domu na te święta, że jest to pewna taka tradycja, nie wiem, czy to nie jest zbyt już daleko idące. Czy ty się z tym zgodzisz? Czy widzisz ten film Kevin sam w domu jako właśnie taki pewien fenomen, jako taką tradycję, czy może zupełnie inaczej traktujesz to zjawisko? Moim zdaniem użycie tutaj słowa tradycja wcale nie jest czymś niewłaściwym, jak najbardziej to jest tradycja, bo rokrocznie mamy cały czas tego Kevina, zwłaszcza pierwszą część, ale potem mamy jeszcze przecież Kevin sam w Nowym Jorku, a jeszcze był jakiś reboot bodajże Kevina, tylko no, no to już nie było to samo, to już nie było to samo, jednak bardziej przez Kevina. No, dla mnie Kevin skończył się na tym film. Kevin sam w Nowym Jorku i tą część tak, też tak. Lubię, aczkolwiek tu... Także jesteśmy ortodoksami Kevinowymi. Tak, tacy myślę. Zatwardziali fani Kevina, tak. Można tak powiedzieć, czyli jest dla ciebie tradycją, nie jest to nadużycie. Tak, oczywiście. W tym świecie popkultury się mocno Kevin zakorzenił. Pytanie, czy istnieją święta bez Kevina, bo ja pamiętam taką sytuację, nie wiem, sprzed dwóch lat, sprzed trzech jakoś, że Kevina w telewizji miało nie być. Tak, i była burza w ogóle społeczna, ludzie wychodzili na ulicę, były protesty. Nie no, oczywiście żartuję z tymi protestami, ale internet troszkę nie, była zawrzał. W internecie właśnie pojawiła się wiesz, grupa zgadza, taka, tak. Że tam przywróćcie tego Kevina i tak, tak dalej. Tak, tak. I z sukcesem. I pan Solosz Żak bodajże się tak, złamał. Polsa, tak. I przywrócimy Kevina ku uciesze ludu, prawda, chleba i igrzysk Kevina w święta. I ten Kevin został przywrócony. Natomiast tak, on gdzieś się wpisał, gdzieś w tą naszą taką codzienną, nawet w jak najskromniejszym wydaniu popkulturę, gdzie ten Kevin w święta musi być, bo święta bez Kevina to tak jak bez barszczyku z uszkami chociażby. No właśnie, ale to też się tak zastanawiałem, bo... Nie wiem, czy w tym roku Kevina obejrzy, to może takie niewłaściwe teraz stwierdzenie przy okazji tematu. Wyczuwam herezję. Programu herezja trochę, tak. Bo, można tak to określić, ale z drugiej strony ten Kevin wraca do mnie właśnie każdego roku w tym okresie świątecznym, czy to jako pierwsza część filmu, którą oglądam, czy to jako druga część filmu, czyli w Nowym Jorku, czy to coś, o czym rozmawiam, czy to coś, co jest, nie wiem, częścią jakiejś debaty w internecie i tak dalej, i tak dalej. Czy u ciebie jest podobnie, że w każdym roku świątecznym ten Kevin w jakiejś formie się w twoim życiu pojawia? Oczywiście, że tak. Kevin to jest jak taki... Duch świąt w pewnym tego słowa znaczeniu, jakby przez święta rozumie się trochę Kevina. Nie no, oczywiście tutaj to wyolbrzymiam, natomiast myślę, że w naszą akurat polską kulturę, bo nie wiem, czy w jakimkolwiek innym kraju, kręgu kulturowym ten Kevin jest tak obecny i tak wpisany w ten etos, powiedzmy, świąt w pewnym tego słowa znaczeniu. Natomiast tak, on gdzieś cały czas się przewija, cały czas wraca i przyznam szczerze, że wcale mnie to nie boli i gdzieś to jest taki rytuał troszkę. A z czego nie? Twoim zdaniem to wynika? Bo mówisz, że to u nas w Polsce szczególnie da się właśnie wyczuć tą taką takie parcie na to, żeby ten Kevin w święta był, na tą tradycję właśnie Kevinową w święta. Z czego to może wynikać? Czy to jest jakoś trochę, nie wiem, ze względu na moment, w którym się Kevin pojawił, bo chyba pierwsza część to był 90. Tak, 29 lat. 90 chyba, no. Ale czekaj, bo 90 rok, ja sobie aż sprawdzę, czy to była premiera w Polsce, czy to była w Stanach Zjednoczonych. Na świecie, tak, był to 90 rok, w Polsce 25 grudnia 92 roku pierwsza część Kevina pojawiła. Co ciekawe, premiera zaraz już wtedy drugiej części była też na świecie, więc tutaj w Polsce ten Kevin trochę nam się spóźnił. Ale czy to było też to, że patrzyliśmy na te Stany Zjednoczone, na to, jak oni te święta obchodzą właśnie w takim, że to było takie nasze marzenie? Tak, wydaje mi się, że...
że to jest właśnie takie po naszej transformacji systemu gdzieś zaczęliśmy łykać ten wielki świat i wspaniały Zachód trochę. Tutaj nie chcę zabrzmieć, jakbym optował, prawda, za jakimiś przekonaniami politycznymi, prawda, przeciwko zepsutemu Zachodowi. No ale nic, w każdym razie gdzieś bardzo byliśmy podatni na to właśnie, co idzie z Zachodu, to co jest w USA, i ten Kevin chyba dlatego szczególnie się przyjął, i VHS, i Kevin to była jednak domena tychże lat właśnie 90. moim zdaniem. I dlatego tak na tak podatny grunt trafił, przez co ten Kevin sam w domu gdzieś wpisał się nam w kod DNA troszkę świąteczny. To tak zapytam cię może dość intymne pytanie, możesz nie odpowiadać jak nie chcesz. Który ty masz rok urodzenia? 96. Czyli już parę lat po Kevinie. Tak, tak, to tak. Kevin był pierwszy. To jak to się stało, powiedz mi, że ten Kevin pojawił się w twoim życiu? Jest to taka rozmowa filozoficzno-psychologiczna. Ja to popiję, bo muszę sobie przetrawić to pytanie, bo jest bardzo osobiste, przyznaję. Jak Kevin we mnie wszedł, że tak powiem, jeśli chodzi o te świąteczne nastroje. Ciężko mi to powiedzieć, bo ten Kevin się pojawił już jak ja byłem, miałem te kilka latek, nie? I gdzieś tam na tej telewizji ze słoneczkiem w logo gdzieś on grał od lat. I tak z roku na rok gdzieś się wgryzał się w człowieka trochę głębiej, nie? Więc... No właśnie, ja tak starałem się cofnąć gdzieś do swoich tych lat młodości, kiedy pierwszy raz Kevina zobaczyłem, oczywiście w telewizji, ale szczerze mówiąc... To ten film jest tak od tak dawna w mojej głowie, w mojej świadomości. Nawet nie wiadomo odkąd, jest taki pradawny, od zawsze, nie? W zasadzie, nie? Tak. Że to jest zjawisko takie, które istnieje z nami cały czas. Tak, że najpierw był Kevin sam w domu, a potem był wielki wybuch i jakby uformował się wszechświat, nie? Trochę tak jest, ale co ciekawe, ten film w ogóle na samym początku krytykom się nie spodobał. To był film trochę hejtowany za to, że jest płytki, za to, że historia jest taka nieprawdopodobna, że to wszystko nie powinno się w zasadzie wydarzyć. Aczkolwiek ja mam swoją teorię, bo mi się trochę podobna sytuacja jak w Kevinie przydarzyła, aczkolwiek to nie odnośnie, nie wiem, mojego dziecka czy rodziny ogólnie i tak dalej, ale nie chcę tego tutaj wyciągać na światło. Już zbyt intymne, już były intymne to tematy, już zbyt minęły, intymne, tak. Ale takie, że o kimś się zapomni i się gdzieś pojedzie, to się może przydarzyć. No, mi się wydaje, że tak, że to Kevin tutaj wydobywa z nas najbardziej osobiste rzeczy gdzieś przez to, że tak się wgrał w człowieka, no. A jakim twoim zdaniem jest to film w ogóle? Gdybyś tak miał spojrzeć właśnie okiem krytyka w tym momencie na Kevina, który sam został sobie w domu, i powiedzieć mi, co w tym filmie zagrało, co w tym filmie jest złe, jak wygląda aktorstwo i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na krytykowaniu filmów jest wiele ludzi, którzy lepiej się na tym znają. Ja jestem filmożercą po prostu. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, musimy pamiętać, że jest wiele filmów, które w dniu premiery i tuż po premierze były oceniane jako klapa, że to jest w ogóle no paździerz i coś paskudnego po prostu, i to nigdy nie powinno trafić do kin. Ale potem, zwłaszcza w erze VHS-ów, do której zalicza się Kevin, te filmy zyskiwały na popularności i to jest przykładem tego, że krytycy, znawcy, ludzie, którzy gdzieś w tym kinie siedzą, profesjonalnie, tak to nazwijmy, mogą coś, wiesz, zjechać po całości, ale ku uciesze ludu okazuje się, że to jednak jest produkcja, która jest potrzebna, przynajmniej po prostu się podoba, nie? No właśnie, bo tak mi się wydaje, że krytycy przestają mieć rację wtedy, kiedy film żyje dzięki widzom. Zgadza tak się. Jest, tak jest w przypadku Kevina, że no, krytycy nie do końca dobrze przyjmują tą produkcję, czy przyjmowali na samym początku, aczkolwiek myślę, że znalazłoby się parę osób, które no, dzisiaj, szczególnie kiedy ząb czasu naczerpnął Kevina, by po prostu zrównali z ziemią ten film, a z drugiej strony są ludzie, którzy dają temu filmowi właśnie z roku na rok, tak jak żeśmy rozmawiali, życie. I to się sprawdza też, myślę, że w ogóle to jest mega ciekawe zjawisko, bo który film może sobie pozwolić na to, że będzie żył przez tyle lat? W sensie, że widzowie pozwalają jakiejś produkcji tak żyć, tak istnieć w świadomości. Jest naprawdę niewiele takich filmów. Ja mam czasem wrażenie, że większość z nich jest w jakimś stopniu słabych. I właśnie takich, gdzie krytycy je po prostu z ziemią zrównują. Tak, bo właśnie.
dobry film, nazwijmy to dobry, bo tutaj bardzo to jest rozciągliwe pojęcie, ale w pewnym sensie dobry film, to niekoniecznie taki, który będzie, będzie stawiany, żeby dostać Oscara, tylko taki, który podoba się widzom, a Kevin taki jest, mimo że już od lat znamy jego fabułę, wiemy co będzie w którym momencie, o tutaj, a tutaj spadną te farba na tego, na peszci. I znamy tą fabułę i właśnie to sprawia, że ten film gdzieś jest głęboko w nas zakorzeniony i to jest właśnie przykład takiego filmu, który może jest faktycznie słaby, może jakoś nie angażuje nas jakichś naszych wyższych, prawda, ale angażuje społecznie. Systemów kognitywnych, ale angażuje emocjonalnie. Przeżywamy to, co się dzieje z Kevinem. Przeżywamy, że rodzice go zostawili na dobrze święto. Wiemy, co się stanie. Dobrze wiemy, co mimo się stanie. Tak, nie? Cały czas śledzimy. My tu gadu, Maciek, ale zobaczmy, jak Kevin sam w domu wyglądał w swoim pierwszym zwiastunie. When the McAllister family left on their Christmas vacation, did we miss the flight? No, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself. I have a terrible feeling. Christmas. Did you lock up? Let yeah. yourself be light. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. From what else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Ah! Home alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus and his elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. Ow! I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Ah! Yes! Ah! Ah! Where are you, you little creep? I'm gonna kill that kid! Why'd you take your shoes off? Why are you dressed like a chicken? Gus Polinski, Polka King of the Midwest. If you have to get to Chicago, we'll gladly drive you. Hey, guys! Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system. You guys give up, or you're thirsty for more? From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Home Alone. Are you here all alone? I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Directed by Chris Columbus, coming November 16th. Jakie to było dobre, tam zwykłe dziecko, które staje się systemem alarmowym swojego domu, bezpieczeństwa, czy komedia rodzinna bez rodziny. Tak, ale też tak miałeś, że gdzieś tam Micha się trochę cieszy, gdzieś tak, widzisz bardzo, ten wiesz, zwiastun i znasz go bardzo, już był tołkowany przecież tyle razy. Serducho wiesz, się będzie, tak świątecznie nie? w ogóle otwiera, ale tu chciałem cię zapytać na koniec gdzieś naszej rozmowy w tej części programu. O czym jest to film? Generalnie trudne pytanie, nie? Się zrobiło. Tak, tak, jakby znaleźć takie głębsze właśnie, czy ten film ma głębsze dno, nie? Znaczy na pewno jest o rodzinie. Na pewno porusza coś takiego, że święta to rodzinny czas, nie? I mimo że jakby fasada tego wszystkiego to jest to, że mały chłopak broni przed włamywaczami, którzy chcą go obrabować jego dom i prawdopodobnie go też skrzywdzić, chce obronić dom, nie? Ale gdzieś za tą zasłoną, za tym całunem jest to, że kurczę, on został sam w domu, nie? I to jest, zostało obrócone w żart? Ale jednak chodzi tutaj chyba o rodzinę, jakbym, wiesz, miał dokoptowywać tutaj narrację jakąś. Tak, to film rodzinny na pewno, tylko zastanawiam się, dlaczego Kevin został sam w domu? Bo jeżeli, wiesz, zobaczymy początek w ogóle tego filmu, to widzimy, że Kevin jest po prostu nieznośny, jest tym takim no, niegrzecznym dzieckiem. A, mamy przemianę moralną bohatera. Przemiana moralna bohatera, wręcz odkupienie, to jest film o odkupieniu. Taki katarzis przeżywa. Tak. Zanim mówiłem, ja popiję to znowu wodą, bo
Powiem ci, taka metafizyka i filozofia Kevina samego w domu, no nie sądziłem, że wiesz, dojdziemy do czegoś takiego, ale Maćku, no jak najbardziej, coś w tym jest. Stawiamy bombkę w tym momencie, jeżeli chodzi o nasz program, i kropkę również. Wracamy za chwilę do rozmowy o Kevinie, o tym fenomenie tego filmu. Zachęcam państwa do pozostania z telewizją w Polsce.pl. I wracamy do studia gorących pytań. Gorąco pytamy o Kevina, który został sam w domu, czyli filmowy fenomen właśnie w tym okresie świątecznym, w którym się widzę z moimi państwa gośćmi oraz z państwem oczywiście w naszym studiu cały czas. Maciej Rugała, Movies Room, a dołączył do nas Tomasz Rewers, redaktor naczelny Movies Room. Witaj. Witam serdecznie. Państwa bardzo serdecznie, witam cię. Świąteczny czas, musiałeś prezenty gdzieś tam dowozić i, no tak to, i spóźnienie tak to, wyszło. Tak to teraz wygląda, niestety. Albo walczyłeś z Kevinem. Niestety albo stety. Nie no, z Kevinem się nie walczy. Kevina się ogląda i się ekscytuje. Czyli rok po roku tak samo. Czy ekscytuje się rok po roku tak samo, czyli według ciebie, Kevin, to jest fenomen i pewna tradycja? Jest fenomen, jest to pewna tradycja. Według, znaczy, ja osobiście mam takie odczucie, że ja nie lubię oglądać filmów rok po roku, po prostu mi się nudzą, tak? Znaczy rzadko, aczkolwiek... który jest w ogóle taki film, który byśmy oglądali właśnie rok w rok i dobrze dokładnie się przy nim bawili. I tu właśnie fenomen Kevina, tutaj myślę, że moja żona i w ogóle jej rodzina po jej stronie, oni oglądają Kevina rok w rok, jednego i drugiego, oczywiście to jest wielka tradycja, więc serdecznie pozdrawiam. A u mnie tak aż nie było, aczkolwiek jak do tej rodziny dołączyłem, no to chcąc nie chcąc musiałem tego Kevina oglądać rok do roku i rzeczywiście jest to niesamowity fenomen filmu, który miał duże problemy produkcyjne już na samym początku. W ogóle Kevina miało nie być, był w dwóch studiach filmowych. No był oddawany właśnie tak, od jednej tak, do drugiej. Tak. W ogóle scenarzysta też się zmienił, który napisał Kevina, był z niego bardzo zadowolony, stwierdzili jednak, że ten scenariusz trzeba przepisać. Wpadł w ręce innego scenarzysty, on go przepisał, zabrał sukces temu pierwszemu, więc niesamowicie dużo przygód było, też aktorzy się zmieniali i tak dalej, aż dostaliśmy ten finalny produkt, który został zrobiony za bardzo mały budżet. Ile tam, 17 milionów dolarów? Coś tak, takiego, tak, z 14 tak, tak, chyba podniesiono, później ta druga wytwórnia podniosła do 17 milionów. Do 17, milionów. Bo Warner Bros., to jest też ciekawostka, chciał zamknąć się w 10 milionach. To jest niemożliwe, żeby zrobić film za 10 milionów w Hollywood, oni chcieli zrobić film za 10 milionów, to miał być Kevin, bo no, dobra, jeżeli mamy 10 milionów, to możecie zrobić sobie, co chcecie, tak? No niestety się nie zmieścili, przekroczyli tam o grubo 5-6. Warner powiedział, nie, w takim razie nie robimy tego filmu, nie robimy. Przeszli do innej wytwórni, do 20th Century Fox i tam powiedzieli, nie no, to jest świetny scenariusz, trzeba to zrobić. Ile chcecie? No 17. Okej, okay, dobra. Film zgarnął 500, nie? Film zgarnął 500, tak, był na szczycie box office'u i to przez bardzo długi czas. Jest no to i też... cały czas w zasadzie tak, zarabia, tak, nie? Tak, to... i to też jest jeden, to nie jest może Titanic, który był najdłużej w kinach, ale również był przez bardzo długi czas. To teraz skoro miejscu. O tym Kevinie, mm-hmm. Kevinie, jeszcze raz Kevinie sobie rozmawiamy, bo cały czas imię głównego bohatera nam tutaj się pojawia w naszym programie, to chcę zapytać o aktora, który odgrywał tą rolę na ekranie, odgrywa cały czas w zasadzie, no bo cały czas oglądamy gdzieś tego Kevina, więc w tym sensie takiego odtwarzania tej roli w naszej świadomości, przynajmniej filmowej, to cały czas jest odgrywanie ponownie. Czy to nie zaszufladkowało Macaulaya Culkina, o ile dobrze tutaj odmieniam to wszystko, właśnie w tej roli? Maćku, twoim zdaniem. Myślę, że tutaj nie miało miejsca zaszufladkowanie, ale nawet gdzieś troszkę zniszczenie dziecka w pewien sposób, bo jednak ta sława chyba uderzyła w Macaulaya Culkina, który potem jeszcze grał w kilku filmach, w jednym ale z Elijah Woodem. Z tego co pamiętam, w takim Dreszczowcu, nie pamiętam już tytułu, ale wiem, że grał z Elijah Woodem. W każdym razie ta sława gdzieś go stłamsiła i bardzo źle oddziałała na jego życie i dopiero kilka lat temu jakby Macaulay Culkin najwyraźniej zaczął zdrowo żyć i jakby... zaczął przyjmować białko, ale tylko z serwatki generalnie, nie? Maciu, więc... wejdę ci w słowo. Zobaczmy w takim razie, jak Macaulay Culkin wygląda teraz właśnie w porównaniu do tej postaci, którą odgrywał w filmie Kevin sam w domu. Christmas tree,
No i szczerze mówiąc, ogląda się to przyjemnie, jak widać tego aktora, który dorósł do tej roli sprzed lat. Świetna reklama w ogóle, tak? To jest reklama asystenta Google. Tak. Świetny pomysł promocyjny właśnie tego asystenta, świetny pomysł reklamy Google. Marketingowo to szczerze strzał mówiąc... Strzał w dziesiątkę, ale to też trochę udowadnia, bo Macaulay Culkin ponownie wraca do tego Kevina. Czy to nie udowadnia tego, o czym tu rozmawiamy, że został zaszufladkowany, czy nawet Maciek sugeruje, że została mu zniszczona w pewien sposób kariera, być może dzieciństwo, że to go wszystko przerosło. Twoim zdaniem tak jest? Z pewnością został zaszufladkowany, ale myślę, że tylko i wyłącznie z winy swojej i swoich agentów, tak? Myślę, że po Kevinie samym w domu miał kilka różnych ról jeszcze pomiędzy, wcześniej, po, jak Richie Rich i tak dalej. To też były duże role. I bez wątpienia dalej dostawał różne angaże, których myślę, że nie przyjmował, bądź nie sprawdzał się już dobrze na castingach i tak dalej. Były to złe decyzje jego rodziny, agentów. Myślę, że to sprowadziło go na tą złą drogę. No jak skończył, tak widzieliśmy, tak? No, nie za dobrze, aczkolwiek gdzieś tam wraca do aktorstwa pomału. Niemniej jednak jest zaszufladkowany w roli Kevina i zawsze będziemy go kojarzyć tylko i wyłącznie z tej roli. Do roli jednego z tych bandziorów natomiast, którzy mieli stanąć naprzeciw Kevina, mieli zostać zatrudnieni tacy aktorzy, słuchajcie, ja tak wyczytałem, wyszukałem w internecie, Robert De Niro, Rowan Atkinson, Bob Hoskins, Danny DeVito, Christopher Lloyd i tak dalej, i tak dalej. No niesamowita plejada aktorska, do tego tą garzę otrzymał też aktor niezwykle znany, kojarzony teraz John Pesci z Irlandczyka. Dokładnie tak. Bardzo dużo było tych ofert, aczkolwiek aktorzy odrzucali je ze względu, że nikt nie chciał grać bandziora za bardzo, takiego typowego bandziora, który rani dziecko. Tak, jest taki dokument na Netflixie i bardzo go polecam. On się chyba nazywa Filmy naszego dzieciństwa i czy Filmy naszej młodości i przedstawia kulisy powstania czterech wielkich filmów z dawnych lat. Jest to Kevin sam w domu, Ghostbusters, i coś jeszcze. Szklana pułapka. Ale słyszałem właśnie, tak, że świetne, warto zobaczyć. Świetna seria, bardzo krótka, ale i co tam o Kevinie Kevina, było? W przypadku Kevina jest tam bardzo dużo ciekawostek, tak jak powiedziałeś, z aktorami. Bardzo dużo aktorów było przymierzonych do roli, jednak bardzo dużo tych aktorów odmówiło, tak? Jeżeli chodzi o Joe Pesci, oczywiście przyjął rolę. Podobno był na planie bardzo marudny, jest to aktor Martina Scorsese, trzeba przyznać, tak? Trzeba powiedzieć, bo... przyzwyczajony był do innego trybu pracy na dużych produkcjach, bardzo ambitnych. Nagle podobno, musiał zagrać w komedii. Przeklinać dużo, a tutaj tak, przy Macaulay Culkinie nie za bardzo. Nie za bardzo. On bardzo wtedy był znany właśnie ze współpracy z Robertem De Niro i tak dalej. Tutaj musiał grać dzieckiem, ale zagrał fenomenalnie, tak? Jest to też, pomimo tych wszystkich ról u Martina Scorsese, trzeba powiedzieć, że Joe Pesci i tak wśród szerokiej widowni najbardziej kojarzony jest właśnie z Kevina samego domu. A teraz pytanie do was, idąc trochę dalej. Mamy dwie części tego filmu, który dla was jest lepszy? Kevin sam w domu, czy Kevin sam w Nowym Jorku? Tomku, którą byś część wybrał? Ja bym wybrał bardziej Kevina samego w Nowym Jorku. O, ciekawe, to tak ciekawy wybór. Ciekawy wybór, ponieważ myślę, że sequele zwykle mają problem, żeby udźwignąć wagę pierwszej części, która się udała i spełniła. No tutaj Kevin sam w Nowym Jorku bardzo udźwignął całą tą presję i według mnie jest lepszym filmem. No ja tak samo uważam. Większą wizją i ta przestrzeń mnie też gdzieś porwała, że zaczęło być więcej tych miejsc, w których Kevin był, to jak on sobie tam w hotelu sam radził i tak dalej. Tak. Maćku, pierwsza, druga? Kevin sam w domu, pierwsza oczywiście. No panowie, nie mogę się zgodzić, przepraszam. Chcesz nas tutaj gdzieś z powierzchni ziemi usunąć? Nie, no absolutnie, absolutnie. No czyli jakby, szanujesz naszą opinię? Pluralizm zdań jak najbardziej szanuję, ale no panowie, pierwsza część, no nic nie poradzę, po prostu no to było coś nowego, to było to. No to teraz pytanie, Maćku, czy to jedna, czy to druga część przemówi do kolejnych pokoleń i czy Kevin sam w domu, ten fenomen, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, o tutaj nasz świąteczny czas, będzie trwał wiecznie? Wiesz co, wydaje mi się, że... To jest ciężkie pytanie ze względu na to, że coraz więcej oglądamy telewizji, przeważnie przez internet, tak powiedzmy, i te telewizory gdzieś troszkę czasami odchodzą do lamusa, jeśli chodzi o nowe pokolenie. Natomiast myślę, jeśli Polsat będzie co roku odgrzewał Kevina, to on jeszcze długo nie odejdzie do lamusa i na pewno gdzieś, myślę, ta tradycja będzie jeszcze przez nas pielęgnowana, tak mi się wydaje. Siłą rzeczy, nawet jakbyśmy nie chcieli, to i tak ten Kevin zostaje w człowieku.
Tomek, jak ciekawe uważasz? Jest to, co mówi Maciek a propos platform streamingowych, które zabijają telewizję pomału. Tak oczywiście jest, ale myślę, że ten Kevin też będzie tam królował i to może jeszcze z większym powodzeniem niż na Polsacie. No i to trzeba przyznać, że to nie jest tylko Polsat i Polska, bo Kevin cieszy się ogromną popularnością na całym świecie w każde święta i czy w Stanach, czy w Polsce, zawsze w święta ten Kevin gdzieś się pojawia i każdy o nim mówi. Czyli jest to zdecydowanie taki światowy fenomen, jeżeli moglibyśmy to tak określić. No i rzeczywiście jest to film ponadczasowy, trzeba powiedzieć. Kevin to film ponadczasowy, to zdecydowanie. W pierwszej części rozmowy z Maćkiem poruszyliśmy ten temat, że niewiele jest właśnie filmów, które przetrwają przez kolejne lata, są odtwarzane po raz kolejny przez widzów, oglądane rok w rok. Do tego naprawdę sporo takich filmów jest, które teoretycznie przez krytyków są zjadane, a przez widzów kochane. Na czym twoim zdaniem polega tutaj ten właśnie fenomen? To coś, powiedzmy, bardzo rzadko spotykanego. Myślę, że wszystko zależy od dobrego scenariusza, który dobrze wpasuje się w dany klimat, w dany moment i tak dalej. To, że Kevin jest filmem świątecznym, też go klasuje na półce filmów świątecznych i też mocno się wyróżnia na tej półce, tak? Ponieważ nie jest to typowy film o Wigilii, w której dziadek pokłócił się z ojcem, a ojciec z synkiem, no to i razem nie było, muszą to się pogodzić. Film, nie, to komedia jest rodzinna bez rodziny. Tak. Dokładnie, dokładnie. To jest film o włamaniu. To jest taki trochę heist movie z małym dzieciakiem w roli głównej. I o to chodzi, tak? Chodzi o oryginalny pomysł na film świąteczny i dlatego Kevin tutaj wygrał. Maciek, czy Kevin sam w domu się zestarzał jako film? Wydaje mi się, że tylko jak zobaczymy rok produkcji, to wtedy tak, to gdzieś tym się zestarzał, ale jeśli chodzi o samo jego oglądanie, to nie, tak samo. Tutaj akurat z Tomkiem się zgodzę, prawda, tutaj niesmak pozostał, że bardzo wolisz drugą część, ale trafny jednak humor jest w tym filmie, tak? Myślę, że tak, to właśnie świadczy o tym uniwersalizmie tego, że on się utrzymuje cały czas. Czy potrzebujemy remake'u, Tomek? Nie potrzebujemy, absolutnie nie potrzebujemy. Ten remake będzie nieudany, jest skazany na porażkę już na samym początku. To może wyjaśnijmy to naszym widzom, tak, że Disney, który przejął prawa gdzieś do Kevina, przejmując Foxa, chce wypuścić ten remake na swoją nową platformę streamingową, czyli Disney Plus, czyli Kevin znajdzie się gdzieś obok filmów z bohaterami Marvela, seriali z bohaterami Marvela. Tutaj mamy właśnie informację z magazynu Deadline na Twitterze. Została podana również obsada, między innymi młody aktor z Jojo Rabbit się ma pojawić w tym nowym filmie o Kevinie. Właśnie nie wiadomo, czy to będzie Kevin, czy jakiś inny, bo Home Alone, tak, po prostu sam w domu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli ty, Tomek, jesteś pesymistycznie do tego nastawiony. Uważam, że lepiej, gdyby zrobili sequel gdzieś tam, powiedzmy, w uniwersum Kevina samego w domu. Kilku aktorów mogliby wrzucić z powrotem, dodać po prostu innego głównego bohatera i Joe Pesci okradałby kolejne domy, a tam kolejny dzieciak by go wykiwał. Coś w tym stylu bardziej, bo niestety, jeżeli robimy remake tak dużego tytułu, nawet nie chodzi o to, że ten tu jest duży, ten tu jest na tyle kultowy i na tyle z fenomenem, że nawet jeżeli ten nowy Kevin byłby super dobry i każdy krytyk by powiedział, kurde, to świetny film, to i tak publiczność dalej będzie kojarzyć tego pierwszego Kevina i uważać, że ta nowa rzecz to jest pewnego rodzaju świętokradztwo. Czyli sugerujesz tutaj, że to emocjonalne przywiązanie do pierwszej części ze strony widzów jakby skazuje na tą porażkę. Dokładnie tak, dokładnie. Ten remake planowany. Maćku, czy ty byś taki remake obejrzał, czy uważasz, że on jest potrzebny? I czy jesteś tak samo pesymistycznie nastawiony jak Tomek? Czy mi się podoba to, co Tomek powiedział odnośnie Home Alone Extended Universe, nie? Dokładnie. To jest w tym coś ciekawego. Natomiast tak, jak z Warhammera 40 tysięcy będę kosmicznym Marines i powiem, no herezja. I jakby, no niektórych rzeczy nie da się doścignąć i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, prawda, cytując słowa piosenki. Więc tak, bardzo ciężki orzech do zgryzienia ma Disney, decydując się na produkcję odgrzania Kevina, nie? Więc no przyznam, że no słabo się na to zapatruję i chciałbym kibicować, ale gdzieś coś w środku mnie mówi, że raczej niewiele z tego wyjdzie. Bo rzadko też wychodzą takie filmy, które chcą bazować na jakiejś marce, która odniosła sukces w przeszłości, starają się to wyciągnąć ponownie, odtworzyć, odgrzać pewne pomysły. No i zazwyczaj właśnie mamy klapę i taki niesmak później gdzieś, oglądając to wszystko, zastanawiamy się, po co to było. Po co to było? Po co to Disneyowi? Disney lubi takie rzeczy robić, no.
Najlepszym przykładem, jest robienie tego, co robią no, przez ostatnim roku i przez ostatnie lata, odświeżając wszystkie swoje life bajki action, w wersjach live action aktorskich. Wychodzi to nieraz bardzo fajnie, aczkolwiek to jest wałkowanie tego samego tematu, tak? Kiedy to fajnie wyszło? Na przykład Aladyna na przykład. Bardzo, bo to był dobry... Aladyna nie widziałem. Aladyn, Guy Ritchie, świetny reżyser na dobrym miejscu, więc... Ale oceny mieszane. Oceny mieszane i tak samo było przy tego Król Lwa i wszystkich. No Król Lew to tak średnio, tak bardziej mi się ta animacja stara podoba. Czarownica bardziej zaskakuje pozytywnie, ponieważ jest to trochę nowe podejście do Panowie, na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź, szybciutko. Święta bez Kevina istnieją? Tomek. Oczywiście, że istnieją święta bez Kevina. Święta to rodzina. Ale jeżeli chodzi o święta popkulturowe, to myślę, że jest najważniejszy film świąteczny. Tak. No niestety, no nie ma... No, święta bez Kevina nie istnieją. Znaczy można, ale po co? Maciej Rugała, Movies Room, Tomasz Rewers, redaktor naczelny Movies Room, byli moimi państwa gośćmi. Panowie, dziękuję bardzo. Zdrowych świąt państwu. Również zachęcamy do pozostania z gorącymi pytaniami w telewizji w Polsce.pl, a następnie gdzieś wieczorem dla relaksu. Kevin sam w domu jak najbardziej polecany. Do zobaczenia.